Parafialna Cerkiew Wszystkich Świętych w Suwałkach należy do dekanatu białostockiego prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej. Jest zlokalizowana na suwalskim cmentarzu prawosławnym. Początki prawosławia na Suwalszczyźnie sięgają pierwszej połowy XIX wieku. Do Suwałk, które miały stać się stolicą guberni augustowskiej Królestwa Polskiego, przybyło wówczas wielu prawosławnych Rosjan, carskich urzędników, wojskowych, a także uczonych. W 1837 roku została powołana do życia nowa gubernia ze stolicą w Suwałkach. W tym też roku z inicjatywy dyrektora głównego Eugeniusza Gołowina przystąpiono w samym centrum miasta do budowy pierwszej prawosławnej świątyni. Cerkiew Zaśnięcia Boga Rodzicy została poświęcona w roku 1840. Od 1869 roku miała status katedry. W 1915 roku lwia część zamieszkałych w Suwałkach prawosławnych Rosjan w obliczu nacierających wojsk niemieckich została ewakuowana w głąb imperium. Życie liturgiczne w tej cerkwi zamarło. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości świątynię przekazano kościołowi rzymskokatolickiemu. W kolejnych latach dokonano w niej znaczących zmian architektonicznych. Jako kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa cerkiew zachowała się do dnia dzisiejszego. W latach 1900-1902 na potrzeby wojska wzniesiono obok dworca kolejowego murowaną cerkiew świętego Jerzego Zwycięzcy. Środki pieniężne pochodziły ze zbiórki, a 2000 rubli na jej budowę przekazał święty Jan Kronsztacki. Po I wojnie światowej, zamieniona w skład materiałów, cerkiew ulegała dewastacji. Odzyskana w 1923 roku przez społeczność prawosławną świątynia, została wyremontowana i miała status parafialnej do roku 1940, kiedy w wyniku działań wojennych popadła w ruinę. W 1900 roku na potrzeby wojska na obrzeżach miasta rozpoczęto budowę nowej, dużej, murowanej trzynawowej bazyliki, którą wyświęcono 7 lat później. Ta pułkowa cerkiew miała dwa ołtarze. Główny, świętego Aleksandra Newskiego i boczny, świętego Jana Chrzciciela. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości cerkiew przejął kościół rzymskokatolicki. Wtedy też w jej architekturze dokonano szeregu znaczących zmian. Jako kościół pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła cerkiew funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Kolejną świątynią prawosławną w Suwałkach, która przetrwała do naszych czasów, jest Cerkiew Wszystkich Świętych, zlokalizowana na cmentarzu Siedmiu Wyznań. Część prawosławna nekropolii kryje wiele XIX-wiecznych zabytkowych nagrobków. Należały one do prawosławnych Rosjan, którzy zamieszkiwali wówczas Suwałki. Niestety z powodu grabieży i braku konserwacji niemal wszystkie popadły w ruinę. Cerkiew Wszystkich Świętych została wyświęcona w 1892 roku i pełniła wówczas funkcję cerkwi cmentarnej. Środki na jej budowę pochodziły ze zbiórki ówczesnych parafian. W 1940 roku z powodu zniszczenia murowanej świątyni świętego Jerzego przeniesiono tutaj siedzibę parafii, która istnieje do dzisiaj. Po wojnie świątynię wielokrotnie rabowano. Wybijano szyby, kradziono utensylia eucharystyczne, księgi liturgiczne i inne cenne zabytkowe przedmioty. W związku z tym cerkiew wymagała ciągłych napraw. Pierwszy jej znaczący remont dokonano w latach 1976-1979. Już w XXI wieku, w latach 2013-2014, rozpoczęto kolejny remont świątyni. Wymieniono oszalowanie wieży, pokrycie części dachu i kopuły.
W 2021 roku dzięki środkom z Unii Europejskiej udało się zakończyć kompleksową restaurację tej zabytkowej świątyni, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, przywracając jej dawny blask. Suwalska Cerkiew Wszystkich Świętych jest budowlą drewnianą, o konstrukcji zrębowej, szalowaną. Świątynia została zbudowana na planie krzyża greckiego w stylu rosyjskim. Ramiona boczne i prezbiterium są zamknięte prostokątnie. Do nawy przylega prytwor, czyli przedsionek, zwieńczony słupową dzwonnicą. Na przecięciu ramion krzyża znajduje się wysoka, czworoboczna wieżyczka, kryta blaszanym, ostrosłupowym dachem namiotowym. Wieńczy ją cebulasta kopułka z prawosławnym, ośmioramiennym krzyżem. W 2003 roku cerkiew wpisano do rejestru zabytków. Skromne wnętrze cerkwi kryte jest płaskim stropem, który na przecięciu ramion krzyża tworzy pozorną kopułę. Wewnątrz świątyni uwagę zwraca jednorzędowy ikonostas w stylu akademickim z ikonami z moskiewskiej pracowni Potapowa. Pomimo niewielkiej kubatury, cerkiew ma dobrą akustykę, co sprzyja prawosławnej modlitwie. Zwiedzając Suwalską Cerkiew, warto zwrócić uwagę na oryginalne XIX-wieczne wyposażenie wraz z ikonostasem, a także z anałojem z ikonami. Wyjątkowo piękny jest krzyż zaprestolny z inicjałami i herbem cara Aleksandra III. Szczególnie czczona przez suwalskich parafian jest nowa ikona. Jest to augustowska ikona Matki Bożej. Została ona napisana przez naszą parafiankę i pobłogosławiona przez arcybiskupa Jakuba. Na otaczającym cerkiew cmentarzu zachowało się wiele XIX-wiecznych nagrobków. Wśród nich szczególną uwagę zwraca nagrobek generała Mikołaja Gonieckiego, carskiego namiestnika guberni suwalskiej. Błogosławie niesie przez siebie nieskazitelną naukę pierwszych wieków chrześcijaństwa. Nauka dogmatyczna Kościoła prawosławnego formowała się na pierwszych 7 soborach powszechnych. I nie zważając na okoliczności historyczne, na te wielkie doświadczenia, ten potencjał wiary jest przekazywany dzisiejszemu naszemu społeczeństwu. Ojciec Kościoła, teolog wielki, ksiądz Błuchakow jednoznacznie mówi: gdyby świat znał prawosławie, cały świat by się stał prawosławnym. I to jest potencjał naszej wiary, który musimy w swojej skarbnicy przechować i przekazać dla młodych pokoleń. Kolebką chrześcijaństwa wschodniego, cerkwi naszej prawosławnej, jest wielka tradycja Bizancjum ze swoją stolicą w Konstantynopolu. I zawdzięczając tej kolebce, chrześcijaństwo prawosławne rozpowszechniło się w krajach słowiańskich, jak Serbia, Bułgaria, Morawy, i w ten sposób dotarło do naszych ziem. Nasza tradycja prawosławna początki swoje bierze na naszych ziemiach z misji cyrylometodiańskiej. Ta misja świętych równych apostołom Cyrylometodego dotarła na tereny naszej Rzeczypospolitej. Ale prawosławie rozwija się i w dzisiejszej dobie czasu. Na kontynencie amerykańskim coraz to nowi członkowie naszej cerkwi włączeni są właśnie do łona świętego prawosławia. Na kontynencie afrykańskim patriarchat aleksandryjski ciągle otwiera nowe diecezje, nowe parafie, ale zachodnia Europa. Pojawiają się nowe parafie, jak we Francji, w Niemczech,
Prawosławie jest tą światłością ze wschodu, która daje świadectwo swojej duchowości, a jednocześnie daje gwarancję dla człowieka na wieczne zbawienie. My w Polsce, jako Cerkiew Prawosławna, przeszliśmy historyczny czas wielkich doświadczeń. Przed II wojną światową potencjał Kościoła Prawosławnego w II Rzeczypospolitej szacował się na około 7 milionów wyznawców. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna jest spuścizną tej tradycji, liczy około 500 tysięcy wyznawców. Pojawia się u nas nowa migracja ze wschodu. Błogosławien Bóg nasz, wsiegda, nynie i prysno, i w wieki wieków. Amin. Dzisiaj na terenie Podlasia, naszej diecezji, stare monastery ze swoją historią, jak monaster świętego Onufrego w Jabłecznej, jak monaster opieki Matki Bożej w Turkowicach, a także wpisany w panoramę życia Kościoła Prawosławnego monaster świętych sióstr Marfy i Marii na Świętej Górze Grabarce, stanowią wielki potencjał i duchowości, i wiary, i naszego dziedzictwa duchowego. I to właśnie prawosławne monastery, jako stale żywe centra duchowości i kultury, są osnową szlaku, śladami wschodniosłowiańskiej tradycji.